chcą promować zabytkowe i klasyczne samochody, grupa pasjonatów skrzyknęła się za pośrednictwem Facebooka. Nie marzą o nowoczesnych samochodach naszpikowanych elektroniką, przy których nie można samemu majstrować. Dla nich samochody muszą mieć duszę, a duszę mają, jak twierdzą, tylko te stare, klasyczne pojazdy. Dla mnie samochody po 2000 roku to już nie są samochody. Samochód powinien mieć duszę, powinien mieć to coś, kiedy się wsiada do niego. W tym samochodzie nic nie czeszczy, jest zawieszenie, komfort jazdy jest taki, którego nie ma w samochodach z lat obecnych, więc no jest to coś po prostu, czego się nie da opisać. No. Nieformalna grupa miłośników zabytkowej motoryzacji Chrzanowskie Klasyki działa od początku tego roku. Założycielem jest Marcin Bańkosz z Babic. Inicjatywa powstała na Facebooku z początku. Później zaczęło się to rozwijać w kierunku właśnie takich spotkań, jak tutaj widzimy. Okazało się, że osób, które upodobały sobie klasyki, jest więcej w powiecie chrzanowskim oraz okolicy. Kilka razy udało się im już spotkać w ramach cyklu tak zwanych spotów, organizowanych przynajmniej raz w miesiącu. Wymieniają się doświadczeniami i oczywiście dużo opowiadają o swoich samochodach. Jestem właścicielem Mercedesa W126 S-klasy z 1987 roku. To było moje marzenie od dziecka. Zawsze chciałem mieć starego, klasycznego Mercedesa. Jako dzieciak zawsze mi się podobały. Nie spodziewałem się, że mi się uda trafić na S-klasę i to w takim stanie. No i, ale się udało. Już po latach różnych przygód z samochodami udało mi się w końcu trafić odpowiedni egzemplarz i spełniłem marzenia. Czy nie przeszkadza ta pasja narzeczonego? Czy nie jest pani czasem zazdrosna Mercedesa? Bywają śmieszne momenty, ale nie. No, najważniejsze mieć jakąś pasję, prawda? Pozwala prowadzić Mercedesa? Nie. Nie, tylko raz po parkingu mi się udało, ale nie. A jak się jechało? Jak się prowadziło takiego klasyka? Chyba bardziej byłam zestresowana, może nie tym, że był samochód dla mnie to samochód. No. Dla mnie było bardziej... nauczyć się po prostu jeździć automatem, to jest coś troszeczkę innego, więc tutaj się po prostu na tym polu troszeczkę martwiłam, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą jazdę, no to jest płynna jazda, to jest super jazda. Po dziadku mam Fiata 125P, jest to w sumie unikalne akurat, bo jest ostatni rok produkcji na silnika Poloneza, czyli tam jest 1.5 skrzynia z Poloneza. I też przebieg ma niski, tylko że po prostu nie jeżdżę na co dzień, bo jeżdżę raz na przykład za 2 tygodnie, ale jak wyjeżdżam na drogi, no to wzbudza duże zainteresowanie, bo starsi ludzie pamiętają te samochody, no i oglądają się, to nawet bardzo dosyć. A jak reagują, jak widzą takiego starego Fiata na drodze? No powiem pani, że tak, ja w sumie jeżdżę nim, po prostu jak mam złe humory, po prostu jadę się tak po prostu odstresować, wiem po prostu, że po prostu wzbudza takie zainteresowanie ten samochód, a odnoszę po prostu wrażenie, że po prostu przypominają się te samochody. Stare, klasyczne samochody mają swój urok, ale też jest i druga strona medalu, czyli koszty ich utrzymania. Dość powiedzieć, że klasyczny Mercedes pali przynajmniej 15 litrów paliwa na 100 km. Trzeba się też liczyć z kosztami napraw i nieustannie dbać o samochód. Patrzeć na to, czy gdzieś nie koroduje, ponieważ Mercedesy, i to nie ma znaczenia, czy te auta mają 2 lata, czy mają 20, korodują bardzo i na to trzeba uważać. I przede wszystkim przy zalążku wszelkich usterek usuwać je. Pasjonaci klasyków z powiatu chrzanowskiego na razie działają nieformalnie, ale niewykluczone, że w przyszłości się to zmieni. A czy macie w planach sformalizowanie waszej działalności? Bo na razie jesteście grupą nieformalną. Na razie jesteśmy grupą nieformalną. Jesteśmy w sumie grupą miłośników. Jeżeli się to rozwinie bardziej, planujemy zarejestrować to jako stowarzyszenie. Żeby dołączyć do grupy, trzeba posiadać pojazd wyprodukowany do 1991 roku oraz wysłać swe zgłoszenie mailem na adres chrzanowskieklasyki@interia.pl.